Dzień dobry, witam w tym przedświątecznym tygodniu w Filharmonii Kaszubskiej. Końcówka stycznia często nie nastraja nas optymistycznie, warto więc zawczasu pomyśleć o skutecznym antidotum na smutki, a takim z pewnością może okazać się wspaniały występ kabaretowy grupy Mozarta. Wystąpią u nas 27 stycznia, tym razem Bolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki. Jan Sebastian Bach opowie o początkach polifonii i o tym, jak wynalazł Nordic Walking. Patron zespołu Wolfgang Amadeusz wyjawi tajemnicę, skąd czerpie pomysły dla grupy Mozarta, a Antonio Vivaldi przyzna się, dlaczego skomponował tylko 4 pory roku. Wiem, że brzmi to nieco absurdalnie, ale to przecież właśnie za to kocha publiczność grupę Mozarta. 11 stycznia Joanna Nawrot ponownie zagości w Filharmonii Kaszubskiej. Tym razem ta wspaniała wokalistka zaprezentuje najpiękniejsze utwory z repertuaru Violetty Villas. Usłyszymy energetyczne Nie ma miłości bez zazdrości, romantyczny pocałunek ognia czy wzruszający list do matki. To tylko część niesamowitego repertuaru tej wspaniałej wokalistki. Okazji do zachwytu będzie znacznie więcej, ale o tym muszą przekonać się Państwo na własne uszy. Niezmiennie zapraszam też do kina. Warto wybrać się choćby w okresie świątecznym, odejść od stołu pełnego pyszności i spacerkiem zagościć w Filharmonii Kaszubskiej. Repertuar jest przebogaty, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. A ja w imieniu zespołu i dyrekcji Filharmonii Kaszubskiej życzę Państwu wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym 2022 roku.